Witam z tej strony Nero, a to są kolejne informacje z dnia 27 października 2018 roku. Dokładnie, widzimy się dzisiaj w tych informacjach, dlatego, ponieważ chciałbym wam opowiedzieć, jak było na wycieczce i pokazać wam zdjęcia, ponieważ ktoś chciał, po to, że ja napisałem to właśnie dla żartów, ale ktoś chciał, więc czemu by tego nie zrobić? Chociaż historia jakoś wręcz nie będzie długaśna i zdjęć też nie będzie wiele. Będzie ich tutaj może z połowa, ponieważ większość jest moimi znajomymi, jakieś backowe, a nie chcę tego pokazywać. Będą chyba z 3 zdjęcia, może jak jestem z swoimi znajomymi czy coś, i oni będą po prostu zamazani, ponieważ nawet im się nie pytałem, czy chcą być na filmie, a raczej wątpię, znając ich. Więc po prostu jak będę ja, to mój ryj oczywiście de facto będzie. Tak więc, no co, no ludzie, to aktualnie była jednodniowa wycieczka do Torunia, która odbyła się 24 października, czyli we wtorek. Musiałem wstać, szczerze powiedziawszy, gdzieś o 6, żeby o 8 dopiero wyjechać, XD, tak śmiesznie, No i co, jechaliśmy sobie autokarem 3 godziny w stronę do Torunia. Ja jestem z Poznania, a Toruń jest, tak żeby was nie skłamać, nie wiem, jak macie Polskę, znaczy Poznań i Warszawę, no to pomiędzy, tak jakby, tak można powiedzieć. No i aktualnie, jeśli chodzi o drogę do, to prawie że wszyscy spali, ja słuchałem muzyki. Nic wielkiego, ale aktualnie bardzo fajnie mi się jechało. Musiałem wziąć jeszcze lokomotyw, bo ja aktualnie mam chorobę lokomocyjną, więc XD. No i co, mieliśmy w końcu znak witamy w Toruniu, z początku takie, co jest, kurde, to jest Toruń, jakaś wieś i tak dalej, ale to się dopiero później zaczęło. Myśmy jechali sobie jechaliśmy sobie mostem nad Wisłą, kurde, zarąbista, szeroka rzeka, nie, to co Warta, jeśli ktoś wie, jak Warta wygląda, a jest nie dość, że brudna, to masakra, to tam po prostu to jest wow. A jeszcze nie wiem, co będę puszczał po zdjęciach. Pewnie coś tam puszczę, może nie wiem, jakieś zdjęcia z Torunia z internetu czy coś. Toruń świetny, Boże, jakie piękne miasto, goddammit, i ten nowy rynek. Aktualnie myśmy łazili po starym i nowym rynku. Ach, to jest piękne. Tam na miejscu był choćby CX. No, empiki jakieś i tak dalej. No, żeśmy sobie dojechali, mieliśmy grę miejską, której musieliśmy troszeczkę się przemieszczać pomiędzy starym a nowym rynkiem, poszukać jakieś fajne rzeczy i tak dalej. Dowiedziałem się, że w jednym, że tam, gdzie jest teraz Poczta Polska, mieszkał Napoleon XD, więc dobrze wiedzieć. Mieliśmy też dom Chopina. Kupiłem sobie pamiątki takiego orła naszego polskiego, na taki naszyjnik, jakby monetę toruńską i tarczę. Moje koledzy namówili, ktoś kupił miecz, ktoś kupił, kurde, siekierę, ktoś dzidę, to ja kupiłem tarczę. I byliśmy, kurde, taką swoją własną grupą, kurde, pierścienia, więc nice. A ktoś jeszcze łuk kupił, więc nice po prostu. Te pamiątki żeśmy sobie pokupowali po tej grze miejskiej. Potem poszliśmy do planetarium. W planetarium było świetnie aktualnie. Oglądaliście to, nie siadaliście na krzesłach, nie oglądaliście czegoś do przodu, tylko kładliście głowę do góry i przedstawiali wam w całym pokoju różne gwiazdy, planety i tak dalej. To się wszystko animowało, więc świetne. No i też był tam gościu, który coś tam gadał o planetach, o życiu i tak dalej, więc bardzo fajnie. No a planetarium, no to wiadomo dlaczego, no bo Kopernik w końcu. No, a Kopernik to wiadomo, że planety i te sprawy. Tak, po planetarium poszliśmy do restauracji, w której, no to akurat nie było chamskie, szkoda pieniążków, no ale i nasza wychowawczyni, nikt nie mógł o tym wiedzieć. A właśnie, byliśmy z moją wychowawczynią, panią od matematyki, która jest świetna, i pani bibliotekarka. Tak, byliśmy w restauracji, w której, muszę wam powiedzieć, że nie wiem, 5,
pyr, znaczy, no, ziemniaków, po poznańsku pyry XD. Pięć właśnie ziemniaków w skórce, czy jakoś to nawet nazywa, nie pamiętam nawet jak. Kotlet, no, połowa może mojej dłoni, no, bardzo małe. I surówka też tam, rozmiar dziecięcy, więc czy się najadłem? Nie bardzo. Pierniki chyba może z dwa zjadłem, te toruńskie, i muszę powiedzieć, że spoko, ale do tego zaraz dojdę. Po tej restauracji poszliśmy do Muzeum Pierników, w której wyrabialiśmy swoje własne pierniki. No, fajnie, fajnie. Byliśmy też z angielskojęzyczną klasą, nie wiem skąd byli. No ale no, gadali po angielsku, więc nie wiem, Wielka Brytania czy coś, może. Był tam jeden Muzin. Nie żebym był rasistą, ale ten miał taką... Właściwie nie chodziło mi o to, że był czarny, tylko jak gościu gadał, no to on takie... Co ty gadasz w ogóle do mnie? Gościu aktualnie gadał i po polsku, i po angielsku. I też było śmiesznie, jak mówił jakiś żart po polsku, no to myśmy się tylko śmiali, Polacy, a jak mówił coś po angielsku śmiesznego, to śmiali się wszyscy. Czyli de facto my wszystko rozumieliśmy, a oni tylko po swojemu, więc to było fajne. No, potem robiliśmy te pierniki. No i właściwie to był już koniec dnia, prawie że już 17:30 czy coś. Myśmy wrócili do autokaru. W autokarze była impreza, puszczaliśmy jakieś muzyki lata 80., 90. Śpiewaliśmy jak porąbani w tym autokarze. Zabawny autokar. No, było świetnie w tym autokarze, muszę wam powiedzieć. Pialiśmy jak porąbani, jechaliśmy sobie jakże świetnymi autostradami polskimi bez świateł. Masakra, bo że te autostrady polskie takie świetne, nieoświetlone. Też 3 godziny sobie jechaliśmy. Dotarłem do Domciu. Jak byliśmy pod szkołą, no to kolega mnie podwiózł do chaty, czyli jego tata nas podwiózł. Nie podwiózł do chaty, oczywiście, I guess. Znaczy, no. Do haciendy. Tam poczęstowałem swoich rodziców tym piernikiem, sam go zjadłem i muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy oni to ciasto dali jakiś pieprz, ale było ostre. Ale piernik zarąbisty. I gościu powiedział, że nie można zjeść tego piernika od razu z pieca, bo jest za bardzo ciapkowaty, że tak powiem. Nie można zjeść go z kolei za późno, ponieważ on kamienieje i... Myśmy go zjedli już w ostatnich chwilach, jak jeszcze był w miarę miękki. Jego końce były strasznie takie już skamieniowane, już mnie zęby bolały potem. No i to byłoby właśnie na tyle. Dzień był świetny. Mówię, miasto piękne, idę wygłupy w tym autokarze. Jeden kolega aktualnie, nie wiem co mu odwaliło, ale żeśmy mówili, że chyba nie wiadomo co było w mące, z której zrobił tego piernika, bo mu odwaliło. Jest teraz takim chodzącym memem u nas aktualnie w klasie. No i tak, to było właśnie na tyle. Każdemu polecam pojechanie do Torunia, naprawdę świetne miasto. Tak, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o to. Jeśli wam się podoba takie opowiadanie, co się działo na danej wycieczce, to jak będę miał jeszcze następną jakąś wycieczkę w przyszłości, a wiem, że w maju szykuje się pomimo wycieczka do Pragi, oczywiście tej czeskiej, a nie tej warszawskiej, na 3 dni. Skoro po jednym dniu działo się takie chuje muje, to ja już wolę nie wiedzieć, co będzie dziać przez 3 dni. To mi piszcie, czy będziecie chcieli takie coś, bo ja zawsze jestem otwarty. Tylko musiałem mi po prostu napisać, czy wam się podobał ten film, żebym wiedział, czy po prostu, nie wiem, dobrze opowiadam i czy chcecie coś takiego, tak więc... Tak, dziękuję za oglądanie dzisiejszych informacji, w których powiedzieliśmy sobie, jak było na wycieczce w Toruniu. Każdemu polecam Toruń, świetne miasto. Dziękuję za oglądanie i na razie, moi drodzy. Do zobaczenia. See ya!